Cześć! W jednym z naszych odcinków opowiadałem, w jaki sposób zainstalować zewnętrzny modem z zestawu Flybox Sky. W tym filmie pokażę, jak podłączyć i uruchomić router oraz dekoder, aby móc korzystać z usługi. Zacznijmy od podłączenia routera do zasilania i do modemu zewnętrznego. Kabel koncentryczny, który biegnie od modemu zewnętrznego, podłączamy do gniazda ODU w routerze. Podłączamy komputer przewodem Ethernet lub, tak jak ja, przez Wi-Fi. Włączamy router i czekamy chwilę, aż się uruchomi. Sprawdzamy na naklejce nazwę sieci i hasło. W komputerze wybieramy tę sieć i wpisujemy hasło. Uruchamiamy przeglądarkę, wpisujemy adres 192.168.0.1 i logujemy się. Nazwa użytkownika to admin. Hasło też przepisujemy z naklejki. Wprowadzamy kod PIN do karty i klikamy odblokuj. Router powinien połączyć się z internetem. Może to chwilę potrwać. A co z telewizją? W innym naszym filmie pokazywałem podłączenie anteny satelitarnej do modemu zewnętrznego. Jeśli podłączyłeś się w taki sam sposób jak w filmie, to możesz korzystać z telewizji. Ja będę korzystał z telewizji satelitarnej Orange TV. Mam wykupiony pakiet, więc wystarczy, że połączę dekoder z routerem. Najpierw przewodem koncentrycznym kabel podłączam do dekodera i do gniazda STB w routerze, a następnie przewodem Ethernet. Jeśli chcesz, aby modem i dekoder były oddalone od siebie, możesz skorzystać z połączenia bezprzewodowego. W tym celu na przednim panelu dekodera wciśnij jednocześnie przyciski P+ i P-, a potem przycisk WPS w routerze. Dekoder połączy się z routerem automatycznie. Przygotuj ID i kod poufny z umowy, bo będą potrzebne do pierwszej konfiguracji. To wszystko. Jeśli masz pytania, porozmawiaj z nami na forum Nasz Orange. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zacznijmy od podłączenia routera do zasilania i do modemu zewnętrznego. Zacznijmy od podłączenia routera i burczy mi w brzuchu, nie mogę. Dekonder połączy się z routerem automatycznie. Dekonder. Dekonder.